rok 1808, przynosi interwencję Napoleona w Hiszpanii. Tam Napoleon zdetronizował Bourbonów, osadził na tronie swojego brata Józefa, wywołało to powstanie Hiszpanów przeciwko Francuzom, wspierane przez Anglików. Napoleon Bonaparte wkracza do Hiszpanii, aby zająć Madryt i na tą wyprawę zabiera Polaków. Jest to Legia Nadwiślańska. Formacja powstała z dawnej Legii Polsko-Włoskiej, czyli resztek polskich legionów, która miała być na utrzymaniu Francji, licząca początkowo 5,5 tysiąca żołnierzy. Pierwszym dowódcą był generał Józef Grabiński, ale bardzo szybko został zastąpiony przez pułkownika Józefa Chłopickiego. I właśnie ta Legia Nadwiślańska wkracza z Napoleonem do Hiszpanii. Wkracza również z Napoleonem do Hiszpanii pierwszy pułk szwoleżerów, elitarna formacja pod dowództwem Wincentego Krasińskiego. I teraz Napoleon utknął w górach. Nie mógł poradzić sobie z obroną Hiszpanów w wozie Somosierra. Kolejne ataki się załamywały. I wówczas Napoleon wpadł na szalony pomysł, aby wysłać tam polskich szwoleżerów. I oto 135 ludzi na czele z kapitanem Janem Koziutulskim w kilka minut zniszczyło hiszpańską obronę wąwozu. A było tam 8 tysięcy ludzi i 16 dział. Straty były olbrzymie. Zginęło 57 ludzi. Prawie wszyscy, którzy przeżyli, odnieśli jakieś rany. Ale sukces był nieprawdopodobny. Odblokowano drogę Napoleonowi na Madryt. Z wojskowego punktu widzenia wydarzenie zupełnie niezwykłe. Wydarzenie, które przeszło do narodowej legendy, które stało się symbolem męstwa naszych kawalerzystów. Ale po raz kolejny stawiamy sobie to pytanie. Po co? Co nam zrobili Hiszpanie, żebyśmy ich tratowali końmi? Jaki mieliśmy interes w tym, żeby podbijać Hiszpanię dla Napoleona? To smutna cena, jaką płaciliśmy za sojusz z Napoleonem. Polacy zdobyli szturmem wąwóz Somosierry. Polacy uczestniczyli w dalszych walkach. Między innymi polskie oddziały brały udział w zdobywaniu Saragossy. Tą tragedię polskich żołnierzy walczących po niesłusznej stronie w Hiszpanii dobrze opisał Stefan Żeromski w Popiołach. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.